Cześć, tutaj Asia. Dzisiaj będzie o niemieckim, a konkretnie jak najszybciej i najprościej nauczyć się tego języka, czyli o moich metodach, jakie sama na sobie przetestowałam, ucząc się, więc zapraszam. Coś, co ja na pewno wszystkim bym poleciła, niezależnie od tego, czy startujemy od absolutnego zera, czy już z jakiegoś tam poziomu troszeczkę wyżej, to są oczywiście kursy językowe. Dla osób, które uczą się od podstaw przede wszystkim, jeżeli żyjecie na przykład w Niemczech i mieszkacie tu powyżej 3 miesięcy, to przysługuje Wam także kurs integracyjny, o którym już film nagrałam. Także jeżeli jesteście ciekawi, jak sobie taki kurs integracyjny możecie załatwić i na czym on konkretnie polega, to zapraszam do mojego filmu wcześniejszego. Link będzie także w opisie. Myślę, że jeszcze można było jakoś się wymigać od tej nauki, mówiąc, że nie ma się środków do nauki czy możliwości. No, w obecnych czasach nie mam już takich wykrętów. Wystarczy zajrzeć do internetu, bo jest tam tyle możliwości, jak na przykład strony internetowe, które są specjalnie do tego celu stworzone, jak na przykład Deutsche Welle, czy muszę tu zajrzeć, Duolingo, czy Buzu. Strony bardzo fajne do nauki. Jeżeli komuś taka forma nauki pasuje, znajdziemy tam na przykład zadania z rozwiązaniami, gdzie program nas poprawia, jeżeli robimy jakieś błędy w jakichś słówkach na przykład, uczymy się słownictwa, uczymy się jak pisać i tak dalej, i tak dalej. Bardzo fajna sprawa. Na forach internetowych możemy również się dowiedzieć, czy nasza wersja nasza niemiecka, na przykład jakiegoś zdania lub to, jak chcemy coś przedstawić, jest poprawna. Do tego na przykład polecam na Facebooku grupy takie jak, mam tutaj też ściągę, niemiecki po ludzku czy niemiecki na co dzień, kein problem. Strony bardzo fajne, grupy bardzo fajne, sama także z nich korzystam, można się sporo nauczyć, a przede wszystkim można się dowiedzieć, jeżeli mamy jakieś dylematy, czy nasza właśnie wersja czegoś jest poprawna, czy jeżeli coś gdzieś usłyszeliśmy, a nie jesteśmy pewni, co to znaczy, czy jest to poprawnie. Jest tam bardzo dużo osób, które się na tym zna i mogą nas nakierunkować, czy nam z tym pomóc. To jest bardzo, bardzo fajną opcją, także polecam. Pozostając jeszcze w kwestii internetu, są takie fajne na przykład seriale do oglądania, jak Jojo Sucht das Glück, czy na przykład Deutsch Extra. Sama zaczynałam od na przykład Deutsch Extra, to jeszcze na kursie integracyjnym mój ulubiony, cudowny nauczyciel nam puścił. Dzięki temu poznałam ten serial, który później wałkowałam również w domu. Co jest bardzo przyjemne w tym, to fakt, że aktorzy mówią dość powoli i wyraźnie. Wyrażenia nie są aż takie trudne do przetrawienia, przetworzenia. Są także napisy po niemiecku, więc jeżeli na przykład chcemy się tego uczyć, robić notatki, to też nie jest żaden problem. Zawsze możemy sobie zatrzymać film i sobie przepisać wszystko, co nas interesuje lub sobie przetłumaczyć. Jojo Sucht das Glück, również bardzo fajny serial do nauki, ale proponowałabym już dla osób, które troszeczkę już się orientują w języku, ponieważ aktorzy nie mówią już aż tak bardzo wolno, jak w tym pierwszym serialu. Chociaż także to jest przeznaczone do nauki języka, więc również w obu seriach słowa się często powtarzają, wyrażenia również. I oczywiście są napisy na dole, więc zawsze możemy się nauczyć też, jak to poprawnie zapisać, czy sobie zatrzymać i przetłumaczyć. Dla osób, które zawsze się wymigują, że nie mają czasu na naukę. Haha, nie ma czegoś takiego jak nie mieć czasu na naukę. Dobra, ja nie mam czasu na naukę, ale ja to jestem cudowne dziecko, ja się uczę ze słyszenia i mi starczy. Ale właśnie, ze słyszenia. Audiobooki? Kursy audio, co ja gadam. Kursy audio. Absolutnie też mogę polecić, tylko ważne jest, żeby się skupić, nie odlecieć gdzieś tam myślami, jak po raz tam 10 wałkuje nam jakiś głos w głowie, jakieś kwestie. Ale też bardzo fajne dla osób przede wszystkim, które uczą się ze słuchu. Tylko właśnie skupić się i można wtedy w drodze gdziekolwiek, czy na siłowni, czy w metrze, na spacerze można sobie słuchać i nie ma już wtedy wykrętów, że nie ma czasu na naukę. Kolejnym punktem, który mogę polecić i również z własnego doświadczenia, są fiszki. Fiszek wszelkiego rodzaju na rynku jest cała masa. Możemy sobie dobrać zarówno jakiś zbiór, który nam może się przydać czy w pracy, czy w szkole, czy w życiu, czy jakiś ogólny zbiór, czy na przykład poziomami od A1 do C1 na przykład. I ja tutaj też mam takie fiszki. Tutaj o, ich jest naprawdę cała masa. Chyba 1500 wyrażeń i słów, jeżeli dobrze pamiętam. I naprawdę kosztowały może z 40 zł jakoś. I co jest fajne w nich? Też nie możemy się już wykręcać, że nie mamy czasu na przykład, lub że książki ciężkie, nie chce nam się targać, a notatki niewygodne, czy co tam zawsze sobie powtarzacie. Znam wszystkie wymówki świata, bo sama wszystkie już wykorzystałam. Z fiszkami jest o tyle fajnie, że nie zajmują miejsca, możemy sobie wziąć tyle, ile potrzebujemy, możemy się sprawdzać na bieżąco.
i jakoś tam, nie wiem, może dla osób, które mają problem z systematycznością, się umówić, że na przykład dziennie przerabiamy 2, 3, 5 fiszek na przykład i w ciągu miesiąca czy w ciągu roku naprawdę zauważymy, że zbierze nam się potężny zasób słownictwa, którego by nie było, a jednak to nie zajmuje aż tak dużo czasu, tą jedną czy dwie czy trzy fiszki dziennie się nauczyć. Teraz złamię serca wszystkim osobom, które ciągle pytają na polskich grupach, na Facebooku i wszelkich innych o polską telewizję. Jak można obejrzeć polską telewizję w Niemczech na przykład, albo o dekodery Polsatu, jak można sobie zainstalować, żeby taką polską telewizję w domu mieć. To jest bardzo, bardzo, bardzo złe rozwiązanie według mnie. Ponieważ to bardzo kusi. Ja wiem coś też o tym, że to kusi. Jeżeli mamy możliwość oglądania telewizji po polsku, no to odechciewa nam się automatycznie oglądania telewizji po niemiecku. Bo jednak to jest wielka wygoda rozumieć wszystko. Oglądanie telewizji niemieckiej może nam przynieść bardzo, bardzo, bardzo dużo korzyści. Przede wszystkim słowa i wyrażenia same wpadają nam do głowy. Jeżeli usłyszymy durną reklamę po raz enty, czy któryś tam, w końcu za którymś razem musi nam to wrażenie czy słowo na przykład wpaść do głowy, czy tego chcemy, czy nie, a najczęściej jakieś takie głupie zwroty właśnie z reklam, czy z rzeczy, które się tak często powtarzają, wpadają nam do głowy najszybciej. Poza tym akcent. Na przykład ja miałam taki problem, że na początku mojej przygody z tym pięknym krajem przede wszystkim pracowałam z Polkami lub innymi obcokrajowcami, co sprawiało, że byłam bardzo dobra, jeżeli chodziło o akcenty, ale wszelkiej maści, tylko nie niemieckie, bo potrafiłam zrozumieć Turka, Araba, Albańczyka, Polaka i tak dalej, wszystkich, którzy mówili po niemiecku, ale miałam naprawdę problem, żeby zrozumieć Niemca, który mówi po niemiecku, bo jednak jest duża różnica w tym akcencie. I tutaj właśnie dlatego oglądanie niemieckiej telewizji również jest bardzo ważne, ponieważ absorbujemy przynajmniej ten akcent i nam będzie dużo łatwiej nam zrozumieć jakichś tam Niemców, czy na ulicy, czy w pracy w przyszłości, więc absolutnie polecam. Jeżeli nie jesteście pewni, czy sobie dacie rady lub naprawdę oglądacie tę telewizję, wałkujecie dzień w dzień i widzicie, że nie dajecie rady, oczywiście możecie zacząć też od niższego jakiegoś poziomu, na przykład sobie oglądać bajki dla dzieci, gdzie to słownictwo powinno być jeszcze prostsze, lub także moja metoda, bierzecie sobie jakiś taki film, który bardzo lubicie na przykład, który oglądaliście 100 razy i znacie go na pamięć, więc wiecie doskonale, o co w nim chodzi i później wpuszczacie go sobie na przykład po niemiecku, raz, drugi, piąty, dziesiąty, no bo skoro znacie treść, to też będzie łatwiej Wam zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi i być może dzięki temu będzie Wam łatwiej zapamiętać jakieś tam dialogi, które znaliście już wcześniej, tylko że tym razem w wersji niemieckiej. Nie, komię tylko. A jak już przez to przebrniecie, albo jeszcze w trakcie właśnie, to także muszę polecić czytanie książek i gazet i właściwie wszystkiego, co nam wpadnie w nasze rączki. Ale no przede wszystkim tak, czytanie, bo to także bardzo dużo daje. Wiem, że czytanie po niemiecku może być bardzo uciążliwe na początku, zwłaszcza, że tam jest czas przeszły zapisywany w innym czasie niż się na ogół używa na co dzień w normalnej mowie. To jest irytujące, ale dzięki temu też możemy bardzo dużo się nauczyć. Krótko się nie poddawać i nie myśleć o tym, że o Boże, nie rozumiem tego czy tamtego, no bo jednak każde słówko, którego się nauczymy, to jest dla nas na plus. Nigdy nie wiadomo, kiedy może nam się w życiu przydać. I jeszcze co do metod na przykład dla wzrokowców bardziej, jeżeli macie sobie jakieś takie samoprzylepne karteczki na przykład, możecie je przykleić też wszędzie wokół wszystkiego, oblepić sobie całe mieszkanie. Jeżeli dzięki temu będzie Wam łatwiej zapamiętać, tylko nie ignorować tych karteczek, bo wiem, że z czasem to też wchodzi w krew, żeby udawać, że ich wcale nie ma i nie patrzeć na nie, jak już ten niemiecki nam podchodzi tutaj do gardła i po prostu ma się ochotę... Dobra, nie będę tutaj obrazować, ale tak, takie karteczki to też bardzo fajne rozwiązanie. Możemy nakleić je sobie absolutnie wszędzie i także z opisami na przykład jakimiś. Bardzo fajnie, jeżeli zrobimy to sobie na różne kolory, że na przykład mamy różne kolory tych karteczek lub na przykład właśnie napiszemy sobie na kolorowo rodzajniki na przykład, bo podobno mózg inaczej to wtedy też przyjmuje, jakoś zapamiętuje inaczej, jeżeli na przykład każdy rodzajnik będzie miał inny na przykład kolor, to powinniśmy teoretycznie, nie wiem, nie jestem naukowcem, powinniśmy teoretycznie szybciej to zapamiętać i szybciej to sobie uporządkować w głowie, że ten rodzajnik do tego słowa i tak dalej. Także absolutnie też mogę polecić. Na koniec, oczywiście nic nam się nie uda, jeżeli nie będziemy zmotywowani i systematyczni, więc absolutnie trzeba wałkować codziennie, wiecie, jak siłka, no jak nie pójdziemy raz, drugi, piąty, dziesiąty, to nam wszystko zaniknie. I to samo jest przecież z naszym mózgiem i z uczeniem się, więc trzeba po prostu nie odpuszczać. Nawet jak już mamy absolutnie dosyć, powtarzać, tak żeby to wszystko jak najbardziej utrwalić i nie odpuszczać naprawdę, bo nawet jak mamy już dosyć,
zrobić się może dzień, ewentualnie przerwy, ale później dalej trzeba cisnąć. I to w sumie tyle, jeżeli chodzi o moje rady, jeżeli chodzi o naukę. Mam nadzieję, że film w jakiś sposób Wam się przydał, że w jakiś sposób może Was zainspirowałam do tego, żeby jednak nie odpuszczać i nie wymawiać sobie, że nigdy się nie nauczycie tego okropnego języka, bo wcale nie jest też taki okropny i mam takie wrażenie, że ludzie, którzy mówią, że jest taki okropny i brzydko brzmi i w ogóle to po prostu tylko dlatego, że go nie rozumieją, a przynajmniej ja tak miałam też, że na początku bardzo mi się nie podobał, a jak już zaczęłam jakoś wnikać w ten język i się nauczyłam już coraz więcej i więcej i więcej, to naprawdę zaczął mi się podobać. I mam nadzieję, że w Waszym wypadku też tak będzie, jeżeli jeszcze nie jesteście przekonani. I to byłoby na tyle. I idę się cieszyć teraz słoneczkiem pięknym, bo pogoda pięknie wiosenna się robi. I co? To pa!